pora na piątkowego flesza. We wczesnym dostępie zadebiutował Core, czyli platforma zbudowana na silniku Unreal Engine, która oferuje dostęp do kilkudziesięciu tysięcy gier i ma być konkurentem dla Robloxa. Użytkownicy mogą nie tylko tworzyć własne kreacje, ale też na nich zarabiać. Produkcja jest dostępna na PC-tach w trybie modelu darmowego z mikropłatnościami. W Sea of Thieves rozpoczął się drugi sezon, który przynosi sporo zmian urozmaicających rozgrywkę. Na gracze czeka m.in. 100 nowych poziomów nagród czy Forty Fortuny dla tych, którzy będą gotowi zaryzykować dla większego zarobku. W trakcie drugiego sezonu pojawią się także różne wydarzenia ograniczone czasowo. Firma Capcom zaprezentowała nowy zwiastun gry Resident Evil Village i podzieliła się szeregiem informacji na temat wersji demonstracyjnych produkcji. Będą one ograniczone czasowo i zagrają w nie posiadacze konsol PlayStation 18 i 25 kwietnia, natomiast gracze z innych platform poczekają na taką okazję do 2 maja. Glory to Mother Miranda. Pojawiły się kolejne wieści na temat odświeżonej wersji trylogii Mass Effecta. Tym razem dowiedzieliśmy się, że Mass Effect Legendary Edition będzie miało tryb fotograficzny. W sieci pojawił się pierwszy obrazek, na którym widać niektóre z możliwości dostosowania screenshotów, na przykład rodzaj kamery czy nachylenie. W sieci ukazał się nowy gameplay survivalowego horroru Tormented Souls, na którym dość wyraźnie widać inspiracje takimi seriami jak Resident Evil czy Alone in the Dark, którą deklarowali twórcy. Zapowiedziano również beta testy na PC-tach dla kilku wylosowanych osób spośród tych, którzy się zarejestrują. Zaproszenia do bety zostaną wysłane 21 kwietnia. CD Projekt Red podzielił się wieściami o rekordowych wynikach finansowych firmy na rok 2020. Ich przychody wyniosły ponad 2 miliardy złotych, a zysk netto to ponad miliard złotych. Dla porównania, w 2015 roku przychody firmy wyniosły niecałe 800 milionów złotych, a zysk netto około 340 milionów złotych. Na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się i do następnego.